Panu Boga dziś i jutro w takim razie, bo modlitwy już sobie zostawimy na czerwiec, ale o słuchaniu Boga będziemy teraz sobie mówić. Pierwsza Mojżeszowa 1:22 jest napisane tak: i błogosławił im Bóg, mówiąc. Bóg mówi. Apokalipsa 2:7, znowu sam koniec Pisma Świętego. Apokalipsa 2:7, czyli objawienie Jana. 2:7. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Czyli Bóg mówi, Duch mówi. Bóg mówi. Duch mówi. Bóg mówi w duchu, bo On mówi jako duch. I Bóg mówi do człowieka od zawsze. Więc nie ma problemu, na samym początku od razu kładziemy temat taki, że to nie ma problemu z mówieniem Boga. Bóg mówi. Panie, powiedz coś do mnie, to jest głupota. To Panie, powiedz coś. Rozumiesz? To jest niedowiarstwo. Czyste. To jest zaprzeczenie faktowi. Powiedz coś Boże. Bo On mówi. I błogosławił im, mówiąc. Jak im błogosławił? Mówiąc. Znaczy, że Bóg uszczęśliwia człowieka od wieków, mówiąc do człowieka. A więc z nadajnikiem nie ma żadnego problemu. Problem jest tylko z odbiornikiem. Nie ma problemu z tym, że Bóg mówi, jest problem z tym, że człowiek nie słyszy. To jest w ogóle początek całego zjawiska. W ogóle, więc my w ogóle nie robimy żadnego założenia, że Bóg nie mówi. Tak mówię, Pan do mnie nie mówi. Nie! To Ty Pana nie słyszysz. A nie Pan do Ciebie nie mówi. No i dalej sformułowanie, Panie, spraw, abym Cię usłyszał, to się dowiecie dalej, że jest też totalną bzdurą. Dlaczego? Dlatego, że pokażę Wam na tych wykładach, że nie tylko słyszycie Boga systematycznie i o wiele więcej niż uważacie, że słyszycie, ale też zobaczycie, że w ogromnej ilości przypadków lekceważycie ten głos. I tak ma każdy człowiek. I z tego trzeba się pamiętać. A więc człowiek jest problemem, nie Bóg jest problemem. I nie ma na to recepty od strony Boga. Inaczej, nie ma jakiegoś działania, w którym Bóg w tej chwili zacznie funkcjonować i się zacznie słyszeć. To jest nieprawda. Psalm 85:9. Psalm 85:9. Chciałbym teraz słyszeć, co mówi Bóg. To jest pragnienie człowieka. Wlane w niego przez kogo? Przez Boga. Chciałbym, Bóg jest tym, który daje chcenie. Chciałbym usłyszeć, co mówi Bóg. A więc człowiek pragnie słyszeć Boga. A Słowo Boże mówi, ja jestem ten, który daje chcenie i wykonanie. A więc widzimy, że temat nam się zamyka. Bóg mówi, my chcemy, żeby do nas mówił. Chcemy go słyszeć. Prawda?
On w nas wlał to pragnienie, że chcemy go słyszeć. I powiedział, że też dał wykonanie tego wydarzenia, czyli posiadamy wszystko, jako odrodzenie z Bożego Ducha ludzie, podkreślam, wszystko, co jest potrzebne do tego słyszenia. Zatem dlaczego nie słyszy człowiek Boga? No przez to, że nie rozumie tego, że Bóg mówi w inny sposób, niż on by chciał to usłyszeć. Problem człowieka polega na tym, że się gdzie indziej ucho przykłada. Jak się mówi z tamtej strony, to się nie przykłada ucha do tej strony, bo nie będzie słychać. Trzeba przyłożyć ucho tam, skąd mówią. Dostroić się. Dostroić się. List do Hebrajczyków, 3 rozdział. I sobie przyjrzymy się najpierw ogólnemu zarysowi zjawiska. 3 rozdział od 7 do 12. List do Hebrajczyków, 3 rozdział od 7 do 12. Ja najpierw przeczytam może sobie cały ten tekst. Dlatego tak mówi Duch Święty, jeśli dziś głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych jak podczas buntu, w dniu kuszenia na pustyni. Gdzie kusili mnie ojcowie wasi i wystawiali na próbę, chociaż oglądali dzieła moje przez 40 lat. Dlatego miałem wstręt do tego pokolenia i powiedziałem, zawsze ich zwodzi serce. Nie poznali też oni dróg moich, tak iż przysiągłem w niebie moim, nie wejdą do odpoczynienia mojego. Baczcie, bracia, żeby nie było w kimś z was czasem złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Znowu dramatyczny jakiś werset, który grupa fatalistów chrześcijańskich bierze i mówi sobie, można odpaść od Boga. No ale słowo, które tutaj jest użyte jako serce, to greckie słowo kardio. No i słowo kardio to nie jest duch. Bo duch to jest pneuma. Kardio oznacza głębie. Głębie. Dokładne wytłumaczenie słowa. Kardio to głębia. Czyli co najgłębsza istota, tak? Człowieka. Czyli tak naprawdę miejsce kontaktu duszy z duchem człowieka, jak to Derek Prince opisywał. Że serce człowieka to jest punkt kontaktu duszy z duchem. Serce człowieka jest to głęboka, jakby najgłębsza istota naprawdę duszy człowieka. Najgłębsza istota duszy człowieka. To jest kardio. Tego się mówi o sercu. Tutaj, żeby nie było z kimś z was niewierzącego serca, które by odpadło od Boga, czyli oddaliło się, tak, w wyniku niedowiarstwa. Wiemy, że można się od Boga tak oddalić, że się dopiero orientujemy, że jesteśmy pańscy, jak umrzemy. Tak. I stajemy w niebie i mówię, o Panie, zapomniałem. Spieprzyłem życie. Tak, tak mają wielu chrześcijan. Tak ma się zorientowało, przypomniało sobie, wiecie, że w niebie sobie przypomniało. Trochę za późno. Tak. I teraz tak, popatrzymy sobie na te wersety. 7 werset. To od ciebie zależy, czy będziesz słyszał Boga. Pierwsza ważna rzecz. Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. To od ciebie zależy, czy będziesz słyszał Boga. Od ciebie. Od nikogo więcej. Werset 8. Zagłuszanie świadome jego głosu to bunt. A co to znaczy świadome zagłuszanie głosu? To znaczy, że już wiesz, że on mówi. Wiesz, że możesz słyszeć, ale nadal nic nie robisz w tym kierunku i to już jest bunt. To już bunt. Wiecie w ogóle, jaka jest definicja buntu? Bunt to jest świadome. Świadome przeciwstawianie się, tak, ogólnie przyjętemu zdrowemu systemowi,
lub też, tak, dokonywanie różnego rodzaju działań, które są tak naprawdę działaniami na szkodę tego systemu. Bunt wszystko. Bo to bunt jest bardzo szeroki, to jest szeroki zakres buntu, czym bunt jest. A więc zagłuszanie świadome głosu Boga to bunt. W werset 9 mówi, że Jego głos jest dla Ciebie zrozumiały. Również mówi On do Ciebie w takim tonie, jak objawił Ci się w znakach, cudach i przejawach mocy dotychczas. Co to znaczy? To znaczy, że Bóg nie mówi do Ciebie w sposób, który jest Tobie nieznany. Jeżeli Ty się narodziłeś z Bożego Ducha kiedyś tam i od tego momentu rozpoczęła się Twoja przygoda z Bogiem, to to jest bardzo szczególna rzecz. Jedyna w swoim rodzaju. To jest jak oko, jak siatkówka oka, w ogóle jak wzór na palcu. W ogóle nie ma drugiego takiego chodzenia z Bogiem, jak Twoje chodzenie z Bogiem. Moje jest inne i Twoje jest inne. Inaczej Ty przeżywasz Boga, inaczej ja przeżywam Boga. Inne rzeczy się w Twoim życiu wydarzyły, inne w moim. Inne cuda w Twoim, inne w moim. I Bóg będzie do Ciebie mówił na poziomie Twojej przeżywalności, a nie czyjejś przeżywalności. Czyli w ogóle zapomnij, że Ty możesz wziąć przykład z czyjegoś słuchania Boga. Zapomnij i nie słuchaj głupich nauczań, które będą Ci wbijały metodykę do głowy. Bo ktoś tak słyszy. Bo ktoś tak słyszy. A Ty słyszysz inaczej. Człowiek, który na przykład wychodził z różnego rodzaju, no nie wiem, z alkoholizmu człowiek sobie wychodził. Nawrócił się alkoholik, teraz nawraca się, teraz on ma duszę alkoholika i on wychodzi z alkoholizmu na przykład, tak? Piszą człowieku. On ma jakieś określone przeżycia z Bogiem, znaki, cuda, one się dzieją w jego życiu. Ty nigdy nie byłeś alkoholikiem, nigdy nie doświadczasz takich znaków i cudów. On na przykład miał sytuację, że jako alkoholik zaczyna się modlić do Boga i zawsze, kiedy przechodził koło sklepu monopolowego, odczuwał mrowienie w żołądku. I któregoś dnia przeszedł po raz pierwszy przy sklepie monopolowym i nie odczuł. I teraz to jest coś, co on przeżył z Bogiem. Ty nigdy nie miałeś takiego czegoś. Ty w ogóle nie wiesz, co to jest mrowienie w żołądku podczas mijania sklepu monopolowego. Rozumiesz? Nie wiesz, co to znaczy. I Bóg mówi do Ciebie na poziomie Twoich przeżyć z Nim. To w ogóle pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić, to powiedzieć: Panie Boże, dziękuję Ci, że mamy unikalną formę kontaktu, Ty i ja. I przestać szukać, tak, porównań. Trzeba zacząć przypominać sobie, jak do tej pory się doświadczało Boga. Zebrać materiał pewien, żeby zobaczyć, jak się z Nim żyje. Ja zebrałem materiał, ludzie. Ja zebrałem materiał. Ja w ogóle widzę, jak on ze mną postępuje. Rozumiecie? My mamy swoją sprawę. Ja i on. Po prostu. Werset 10 pokazuje nam, że przez to, że Bóg do Ciebie mówi, poznajesz Jego plany, cele i dążenia związane z Twoim życiem. Przez to, że Bóg do Ciebie mówi, poznajesz Jego plany, cele i dążenia związane z czym? Z Twoim życiem. A więc Bóg przede wszystkim mówi do Ciebie o Tobie. Rozumiesz? W ogóle weź się z tym oswój. O Tobie. To w ogóle Bóg nie mówi o innych. Ludzie do mnie przychodzą często i mówią w ogóle, jakie oni mają w ogóle objawienia, różne rzeczy. Ja mówię, ale dlaczego? A mówię, a co Bóg mówi o Tobie? No bo Bóg mi powiedział o Polsce. Ja mówię, wiesz co? Ty sobie wymyślasz te rzeczy. Szajbę masz. O Tobie Bóg mówi. Bóg o Tobie. Zrozumcie, ludzie, im większe zaburzenie jest, tym mniej człowiek chce mówić o sobie. Weź sobie kogokolwiek.
jakiegoś swojego krewnego według ciała i pogadaj z nim o nim. Rzuć mu. Cioci, babci, matce, ojcu, komukolwiek. Zrób sobie eksperyment. Usiądź i powiedz, mamo, co tam u ciebie słychać? I ona ci powie, no wiesz, byłam tu, byłam tam, ale mamo, ja nie o to pytam. Pytam cię, jak ty w ogóle się, jak ty przeżywasz w ogóle? Powiedz mi o twoich przeżywaniach. A Pan mi powiedział, jak na przykład matka jest wierząca. Mamo, ja nie chcę wiedzieć, co ci Pan powiedział. Chcę, żebyś mi, mamo, powiedziała, co czujesz. Jak się miewasz w środku. O czym ludzie nie chcą o tym rozmawiać. Od razu jest zrywka. Od razu. Ale wiesz, rozumiesz? 90% ludzi tak robi. Tak samo rozmawiają z Bogiem, jeśli są nawróceni. Nie chcą o sobie. Myślę, nie chcą sobie rozmawiać. Mają dziwną tendencję chrześcijanie, żeby sami ze swoją duszą rozmyślać o sobie, ale z Bogiem nie chcą o sobie porozmawiać. Też się tego obawiałem, też tego nie rozumiałem, ale musisz zrozumieć to, że jeżeli chodzi o rozmowę z Bogiem, to taki jest Bóg. Werset 11 pokazuje nam, że bez słyszenia Bożego głosu nie ma opcji, aby trwać w Bożym odpocznieniu, szalonie, w Bożym pokoju. Jeżeli nie słyszymy Boga, będziemy zaniepokojeni ciągle, albo w dużej ilości naszego życia. Ludzie słyszący Boga wyraźnie to ludzie, którzy nie są zaniepokojeni. Po prostu. To jak się ma z kimś bliską relację, tak, jest się z kimś blisko, mieszka się z nim, jest się z nim na jednym terenie i ma się z nim relację. To jest zupełnie inna sytuacja, niż jak się z nim nie ma relacji. Jak wracasz do domu, a w domu jest piekło. Rozumiesz? Werset 12 pokazuje nam, że Boży głos jest dla nas dostępny przez co? Przez wiarę! I znowu wracamy do starego miejsca. Zawsze przez wiarę. Czyli ja muszę uwierzyć, że Bóg do mnie mówi, a ja go słyszę. Na dzień dobry. Nie doświadczyć. Żebym chce doświadczyć. Ja mówię, uwierz. Wierzysz, że słyszysz Boga? Wierzysz, że Bóg mówi? Mówię, no i koniec. Idź się nauczyć wierzyć. Zacznij ufać Bogu w to, co On powiedział. Zacznij ufać Bogu. Nie zaczniesz, figa z makiem. No i dalej. Pierwsza Mojżeszowa. 3 rozdział od 1 do 4. Pierwsza Mojżeszowa, 3 rozdział od 1 do 4. A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg i rzekł do kobiety, czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno nam jeść? A kobieta odpowiedziała wężowi, możemy jeść owoce z drzew ogrodu, tylko z owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg, nie wolno nam z niego jeść, ani się go dotykać, abyśmy nie umarli. Na to rzekł wąż do kobiety, na pewno nie użycie. Abstrahując od tematu, teraz poruszymy to, chcę, żebyście zauważyli natychmiastowy defekt wynikający z samej rozmowy z diabłem. Sama rozmowa. Zauważcie, Ewa, ona na pytanie węża, czyli szatana, czy na pewno Bóg powiedział, że nie wolno wam jeść, tak? Ona mówi tak, powiedział, że nie wolno nam jeść i dotykać. Ale on nigdy nie powiedział, że nie wolno im dotykać drzewa. Wystarczyło, że porozmawiała z diabłem i już nastąpiła infekcja w jej umyśle. Już. Już dodała coś. Już coś się takiego wydarzyło. To jest szok. Sama rozmowa. Rozumiecie, dlaczego trzeba diabła tępić, jak nie plemne zboże od razu? Pozwolenie sobie na pozostanie pod opresją spowoduje,
tak? Że będziesz już kaleczony, nawet jeżeli nie przyjmiesz tego, co On ci proponuje. Same bycie w Jego środowisku bez przegnania Go, to jest już błąd. To błąd. Rozumiesz? Błąd. To jest coś takiego, że wychodzisz od siebie z bloku i ktoś okrada samochód pod twoim blokiem. I ty mówisz tak, no to jest nieważne, bo to nie jest mój samochód. Ale to jest ważne. Dziś to jest czyjś samochód. Jutro może być twój samochód. Co zrobię? Zareaguję. Nie pozwolę, żeby złodziej był w mojej obecności. Rozumiesz? Zareaguję. Ale wracamy do tematu słuchania Boga. Szatan zawsze będzie silnie atakował twoje słyszenie Boga. Bardzo! Dlaczego? Bo chrześcijanin, który Boga nie słyszy, to chrześcijanin, który nie odbiera błogosławieństwa realnie. Błogosławił im Pan mówiąc. I koniec. A więc diabeł będzie atakował twoje słyszenie Boga. Jeżeli nie może zupełnie go zagłuszyć, to stara się go, co? Wypaczyć. Zobacz. On już nie mógł zagłuszyć w Ewie tej informacji, że Bóg powiedział, żeby nie jadła. To wiecie, co powiedział? Na pewno nie umrzesz. Już nie. On już nie podważył, nie mógł podważyć jednego. To wykrzywił to. Już nie zaprzeczył. Nie mógł zaprzeczyć, że ona słyszała ten głos. To wziął, to wykrzywił. Diabeł zawsze na wszystkie sposoby będzie absolutnie chciał wykrzywić, albo zagłuszyć, albo wykrzywić słyszenie Boga. Dlatego najbardziej opresjonowaną formułą w Królestwie Bożym jest perspektywa prorocza. Prorocy są najbardziej powykrzywianymi chrześcijanami, jacy są. Znaczy ta przestrzeń jest najbardziej powykrzywiana, prorocza. Zobaczcie. No i w ogóle, bo człowiek, który jest w perspektywie prorocznej, to w ogóle on odbiera rzeczy więcej i teraz on jest tym bardziej więcej narażony na krzywizny. Bo im więcej odbierasz, tym więcej masz szans na odebranie krzywych rzeczy. No bardzo prosty, nie? To jest proporcjonalna historia. Także tak to jest. I co? Chciałbym w związku z tym zanim to jeszcze powiem, to pokażę Wam jedną rzecz. Weźmy sobie którąś Ewangelię, zobaczę, która... A może tutaj mamy Mateusza. Chcę pokazać Wam... Zaparcie się Piotra. A Piotr siedział zewnątrz na podwórzu i przystąpiła do niego jedna służebna, mówiąc: i ty byłeś z Jezusem Galilejczykiem. On zaś zaparł się wobec wszystkich i rzekł: nie wiem, co mówisz. A gdy przyszedł ku bramie, ujrzała go inna i mówiła do tych, co tam byli: ten był z Jezusem Nazarejczykiem. I znowu zaparł się pod przysięgą: nie znam człowieka. A w chwili potem przystąpili ci, którzy z nim stali, i rzekli Piotrowi: prawdziwie, ty też jesteś z nich, wszak zdradza cię twoja mowa. I tutaj jest użyte słowo ton. Zdradza cię twój ton. Co to znaczy? A dokładnie gwara. Piotr był Galilejczykiem, jak Jezus. On miał gwarę galilejską. To tak jakby góra. Góra. Tak jak górale mówią, tak mówił Jezus, jak góral mówił. On nie mówił takim językiem, wiecie, środkowego Mazowsza, tylko to góral był. Góral, Ślązak, o coś takiego, tak mówił Jezus. I tak mu, bo Galilejczycy, oni mieli inny ton, inną gwarę. I teraz, teraz on się znajduje tam w Jerozolimie, no i oni go słyszą. I mówią: ty też z nim byłeś. Po czym oni go poznają? Bo on ma galilejski ton. On ma gwarę galilejską. Oni go potem poznają. Mówi: ty z nim chodziłeś. A rozumiecie?
istnieje duchowa przestrzeń galilejskiego tonu. I podstawą dla, do tego, aby żeby wyodrębnić głos Boga w sobie, to jest zrozumienie, w jakim tonie mówi Bóg. I Bóg mówi w określonym tonie zawsze. To jest w ogóle to, że On nigdy, Jezus nigdy nie przestał być Galilejczykiem. On zawsze do końca mówił tą gwarę. Zawsze. Rozumiecie? I Bóg zawsze mówi w galilejskim tonie, w cudzysłowie. Czyli On ma pewien ton. Po tym tonie rozpoznasz, że to Bóg zawsze. Możesz nie rozumieć dokładnie, jak tam jeszcze złapać to, ale to będzie to. Jest sześć takich elementów. Ewangelia Jana 3,33. Ewangelia Jana 3,33. W ogóle musicie teraz w to uwierzyć. Ewangelia Jana 3,33. Kto przyjął Jego świadectwo, ten potwierdził, że Bóg mówi prawdę. Bóg mówi prawdę. Bóg tylko mówi prawdę. On nie mówi nieprawdy. Uczyliśmy się o prawdzie. W ogóle Bóg nigdy w swoich wypowiedziach do ciebie nie wyjdzie poza przestrzeń prawdy. Nigdy. Nie wiem, dam ci prosty przykład. Prawdą jest Jezus. Tak? Prawdą jest to, uczyliśmy, kim jest Jezus, co zrobił Jezus. Wszystkie te rzeczy pamiętacie. I teraz, a Jezus wziął na siebie nasze choroby. To jest prawda. I teraz zobacz. Człowiek przychodzi do Boga, bo się rozchorował i się modli. I potem rozmawia i mówi tak. Wszedłem do Boga. No i słyszałem Jego głos. Pan mówił, Pan powiedział do mnie, uzdrowię Cię. To nie był Bóg. Bóg nigdy do nikogo nie powiedział, uzdrowię Cię. Nigdy. Jak usłyszałeś kiedyś takie coś, uzdrowię Cię, to nie był Bóg. Po prostu. Wiecie dlaczego? Bo Bóg mówi prawdę. Bóg mówi prawdę. Po prostu. On mówi prawdę. A prawdą jest to, że jesteś zdrowy. A więc Ty przychodzisz do Boga chory, rozumiesz, modlisz się, a mówię, jesteś zdrowy. A mówisz, Panie, boli mnie tam. To jest kłamstwo, jesteś zdrowy. A ludzie mówią, a ludzie oczekują, że oni usłyszą od Boga, na przykład tak, uzdrowię Cię, albo są proroctwa. Przychodzi ktoś, kładzie rękę i mówi, Pan mi powiedział, że Cię uzdrawia. W imieniu Jezusa. To jest kłamstwo. Pan mu nie powiedział, że go uzdrawia. To bzdura. Bo Bóg mówi prawdę. Pan mi powiedział, że zaopatrzy Cię. Bzdura. Pan nigdy nikomu nie powiedział, że go zaopatrzy. Bo Bóg mówi prawdę. Bóg mówi wszystko może. Bo jest napisane, zostało Ci dane wszystko, co jest Ci potrzebne do życia i pobożności. Ja słyszałem takie rozbudowane proroctwa, że się w palę nie mieści. Wtedy i wtedy Pan będzie robił to, będzie robił to, będzie robił tamto, wiesz o to. Ja też to wierzyłem kiedyś. Potem pokutowałem, oczyszczałem się w ogóle w krwi i wychodziłem na prostą dopiero, rozumiesz? Jak przeczytałem ten krótki tekst. Bóg mówi prawdę. To jest ton głosu Boga. Rozumiesz, że On nie prowadzi dysput? Żadnych dysput nie prowadzi z Tobą. Ludziom się zdaje, mają dialogi z własną duszą. To są właściwie monologi. To schizofreniczne.
Rozumiesz? Ludzie sobie sami projektują filmy, sami wyświetlają, sami oglądają i sami są krytykami. Szok! Takie coś jest w stanie zrobić ludzki umysł. A diabeł mówi, dobra, mój chłopak, moja dziewczyna. Tak? Waga bunda. Pierwszy, drugi list do Koryntian 13:11. Drugi list do Koryntian 13:11. Tutaj mamy dwie rzeczy. W końcu, bracia, bądźcie zdrowi, doskonalcie się, weźcie sobie napomnienie do serca, bądźcie jednomyślni, zachowujcie pokój, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami. Dwie rzeczy. Bóg mówi miłość zawsze. To jest miłosny ton. Bóg nie mówi inaczej, niż mówi miłość. Uczymy o miłości na warsztatach. Bóg mówi miłość. A rozumiecie? To jest miłosny ton. Miłosny ton. Ktoś tam przykład. Ktoś mówi tak. Pan mi powiedział, że nikomu nie odda swojej chwały. Miłość nie szuka swego. Nigdy ci Pan nie powiedział, że nikomu nie odda swojej chwały. Masz jazdę psychiczną. Ale to jest napisane w piśmie, a w piśmie są różne rzeczy napisane. Ty się musisz nauczyć czytać pismo najpierw. Rozumiesz, o co chodzi? Pan mi powiedział, że jest Bogiem zazdrosnym. Miłość nie zazdrości. Nie szuka swego. Pan mi powiedział, że tak więcej nie robi. Miłość nie myśli nic złego. Jeszcze się nie zdarzyło od czasu w niebo wstąpienia Jezusa, żeby Bóg komuś powiedział, żeby nie grzeszył. Jeszcze się nie zdarzyło. To jest nieprawda. Bo on cię nie widzi jako grzesznika. Są dramaty, jak ludzie... To co ja słyszałem? Nie wiem, co ty słyszysz. To ty przez pół życia słyszałeś? Ja nie wiem. Wiem, co ja słyszałem przez kawał życia. Wygenerowane przez swoją duszę informacje, które diabeł magazynował i ładował mi, tak? Jako pewien zbiór fałszu. Może też tak jest u kogoś. Bo Bóg mówi miłość. On mówi w miłosnym, to nie tylko. I dalej? Bóg mówi pokój, czyli On mówi w przestrzeni pokoju. To nie jest pokój, to nie jest spokój, tylko to jest pokój z Nim. On w ogóle do człowieka podchodzi jako do osoby z Nim pojednanej. Jesteś pojednany z Bogiem. On w ogóle nie podchodzi do człowieka jak do osoby niepojednanej. Rozumiecie? Odrodzony z Bożego Ducha człowiek, kiedy słyszy Boga, to słyszy głos osoby z Nim pojednanej. Co to znaczy, że to jest pojednanie? Pojednanie to nie jest pogodzenie się. Pojednanie, tak, to jest stanie się jedno. To jest tak głębokie zjawisko. Tam pogodzenie się to jest małe piwo przy tym. Rozumiecie? Pojednanie to jest stanie się jedno. Jednej myśli, jednego zdania, jednej koncepcji, jednego kierunku. Jedno. Ojcze, ja chcę, żeby oni jedno byli, tak jak my jedno jesteśmy. Ludzie biorą ten werdykt, mówią, tu chodzi o jedność Kościoła. Ja mówię, nie. Tu nie chodzi o jedność Kościoła. Tu chodzi o zjednoczenie z Bogiem. O zjednoczenie z Bogiem tu chodzi. O to tu chodzi. Bóg podchodzi do ciebie jako do osoby zjednoczonej z Nim. I mówi do ciebie w tym tonie. A więc
Kiedy modlisz się, przyjdź Panie Jezu. Rozumiesz, o co chodzi? No głupoty opowiadasz sobie. Przyjdź Duchu Święty. Rozumiem, albo nie odchodź ode mnie. Nie odchodź Duchu Święty. Tylko nie zostawiaj mnie. Nie opuszczaj mnie, Panie. Rozumiesz? Zobaczcie, to są dramaty ludzkich głów. Wiem, bo też je przeżywałem. Naprawdę to rozumiem. Naprawdę ja się narozmawiałem z moją głową przez lata, mówiąc to Bóg. Ewangelia Marka 10:49. Ewangelia Marka 10:49 mówi tak. Wtedy Jezus przystanął i rzekł: zawołajcie go. I zawołali ślepego, mówiąc: ufaj, wstań, wołać. Bóg mówi ufność, czyli Bóg mówi zaufanie. Bóg mówi tylko i wyłącznie na poziomie wiary. A więc głos Boga do człowieka to jest głos na poziomie wiary. W ogóle Bóg nigdy nie zachęca cię, żebyś mu wierzył. On nie rozmawia o twoim niedowiarstwie. On nie ma takich rozmów, nie. To w ogóle to istnieją tylko w wyobraźni człowieka. Bo on zjednoczony z tobą uznaje ciebie za jedno ze sobą i on w ogóle nie bierze pod uwagę tego, że ty mu nie wierzysz. Bóg się nie komunikuje na takim poziomie, że ty możesz mu nie wierzyć. Rozumiesz? Ludzie znaczy czytali takie różne rzeczy, tam Panie pomóż niedowiarstwu memu i Bóg mówi do nich i im się wydaje, że Bóg do nich mówi tak, pomogę ci, teraz trwaj w obecności mojej, to twoja wiara wzrośnie. Takie coś już słyszałem na przykład w sobie. To bzdury, to głowy nasze tak mówią. W ogóle to trzeba się pogodzić z tym. Tak byśmy chcieli usłyszeć. Rozumiecie, o co chodzi? To myślenie życzeniowe jest. Życzeniowe myślenie. Ale Bóg do ciebie mówi, jak to nie wie? To w ogóle nie rozmawia o tym. Nie bierze pod uwagę tego. Wiecie, my ludzie to ze sobą tak rozmawiamy, takie mówimy, o wiesz, ja tutaj mam jeszcze wiary, mi brakuje, coś tam w ogóle. Znaczy, wiesz, rozumiem, cię też mi brakowało. To takie gadki sobie możemy tutaj strzelić, nie? No ale Bóg to nie jest człowiek, wiecie, że to tak gada z nami. Bóg mówi ufność. On mówi w tonie wiary. To jest ton wiary. Tylko ton wiary. Rozumiesz? Ton wiary. Ja pamiętam, pierwszy raz głosiłem Ewangelię u mnie w miasteczku. Tak mnie połamały korzonki, zgięty taki w ogóle byłem, jest syn, skarpetki zakładał, ubierał mnie. W ogóle wziąłem specjalny wolny z pracy, żeby robić ewangelizację, a wziął mnie, połamało. I w ogóle siedzę taki połamany, mówię: Panie Boże, mówię o Bogu. To był czas, kiedy uczyłem się w ogóle słuchać Boga. I mówię: Bogu, Panie Boże, ja potrzebuję iść na tę ewangelizację. Mówię w ogóle. A już zostałem uzdrowiony z raka, z różnych rzeczy. Mówię: Boże, ja przyjmuję Twoje uzdrowienie. Przyjmuję uzdrowienie. W ogóle modlę się po cichutku i słyszę: no idź na ewangelizację, no. A ja taki jestem. Wiesz, o co chodzi. W ogóle on ze mną nie rozmawia, bo w ogóle nic więcej nie słyszę. Więc że rozumiem, lub nie wiem, poczekaj, zaraz, spokojnie. Idź. Idź. Idę. Wiktor mówi: załóż mi skarpetki. Buty mi załóż. Założył mi skarpetki, zawiązał mi buty, wziąłem to torbę z tymi traktatami, idę tak. Tak szedłem na medytację.
Dlaczego? Bo on mówi wiarę. To ja odczuwam chorobę w ciele. Rozumiesz, o co chodzi? Ale on mówi prawdę, on mówi wiarę. On w ogóle nie bierze tego pod uwagę. Chcę, żebyście to zrozumieli. Bóg nie bierze pod uwagę tych rzeczy. To jest humanistyczny tok myślenia, którym nasze głowy są przesiąknięte. Że on rozumie to, że ja jestem zgięty. To ja czuję, że jestem zgięty. To ja w swojej głowie teraz mogę wygenerować szeregi słów i zdań, które sobie nazwę, że to on. Że on mi współczuje, że on mnie rozumie. Rozumiesz, o co chodzi? On mi współczuje i on rozumie. Ale od jakiej strony? Od strony Chrystusowej. Rozumiesz? Idź. Dobrze. Bo co? Bo jesteś zdrowy, przecież ewangelizacja masz. Okej, okay, idę. Ja szedłem, człowieku, drobiłem jak gęsia, tak szedłem. Na tę ewangelizację. I takim krokiem szedłem ze 300 metrów chyba. Tak? I czuję, że mnie prostuje. Wyprostowałem się. Popukałem się w plecy. Poszedłem. Ze 300 metrów tak szedłem. Bo w ogóle nie było dialogu. Rozumiecie? Żadnego dialogu. Zaraz ci przejdzie, zaraz to, zaraz tam. Nie, no idź. No idź głoś. Idź. Idź. Bo on mówi ufność. 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 Szukasz pracy, on nie siedzi z tobą i nie gdera, że pracy nie ma. W ogóle on mówi, jak nie masz pracy, jak masz. Nie, bo nie pracuję. I teraz ludzie w tym wszystkim myślą, że on mówi do nich coś tam. No tak, rozumiem cię, to wiesz, już niedługo, zaraz wszystko będzie dobrze. Przecież ja ci błogosławię, przecież w ogóle wiesz, ludzie tak, wiesz, Pan mi cię powiedział, że Pan jest ze mną, Pan ci nigdy nie powiedział takich rzeczy, rozumiesz mnie. Przestań. Fajnie Kenneth Hagin, on mówi tak. Jak wchodzę w różne miejsca, tak? To wszyscy fałszywi prorocy milkną, bo przyszedł prawdziwy prorok. Już nie ma fałszywych proroków. I na moich spotkaniach, tak? Bardzo rzadko ktoś mówi, że Pan coś powiedział. Był taki czas, tak? Przynosili mi na kartkach, pokazują, o, to mi Pan powiedział. Brałem kartkę, czytałem, to nie Pan. Brałem następną, to nie Pan. Dlaczego? Bo to nie jest prawda. Bo to nie jest wiara. Bo to nie jest miłość. Przyniosła mu kobieta kartkę i mówi tak. Takie dostałem słowo od Pana. Będziesz robiła wielkie rzeczy. A Hegel mówi, to nie Pan, podrzuć to, wyrzuć to, istnieje. Jak to nie Pan? No tak to. Żaden chrześcijanin, tak? Nie dostaje informacji, będziesz robił dla mnie wielkie rzeczy. Wiesz dlaczego? Bo wszyscy chrześcijanie mogą robić wielkie rzeczy za 15 sekund. To fałszywe proroctwa. Humanistyczne, fałszywe proroctwa. Rozumiecie? Po prostu. Ludzie mówią, to co to wszystko jest? Jakby to wszystko jest jedno wielkie kongo, które się popularnie nazywa religią. Ludzie się w tym świetnie poruszają, płyną sobie, rozumiem, bo im pasuje w ogóle takie życie. Bo się dowiadują, odrzuceni ludzie, nierozprawieni ze swoim odrzuceniem, uwielbiają, kiedy się mówi do nich, jesteś szczególny w moich oczach, kocham cię. Pan mi powiedział, że jesteś szczególny w jego oczach. Dobrze. Super. W ogóle to na mnie nie wpływa, że jestem szczególny w jego oczach. W ogóle to nie porusza mnie. Wiesz, dlaczego to mnie nie porusza? To nieprawda. Bo to jest w ogóle nieprawda.
jest jedna wielka nieprawda. Ja jestem tak zdrowy wewnętrznie, tak? Że absolutnie wiem, tak? Że kocham i jestem kochany. Ja w ogóle nie potrzebuję, żeby ktoś mnie przyszedł i powiedział, że jestem szczególny w jego oczach. A na pewno nie Bóg. Który, jak w moim piśmie jest napisane, dał dowód swojej miłości do mnie przez to, że kiedy byłem jeszcze grzesznikiem, Chrystus za mnie umarł. Czy jest jakiś inny dowód? Nie ma innych dowodów. Nie wierzysz w ten dowód. Potrzebujesz, żeby prorok przed ci powiedział, że jesteś szczególny. Wiesz, co masz? Wiesz, co masz? Odrzucenie. Tak? A prorok ma świra. I spotyka się, proszę ciebie, dawca i piłca. Rozumiesz? Ten ma deficyty, rozumiesz, o co chodzi? A tamten ma nadwyżki. I oni sobie robią dobrze, jak drzewo i mech. Żyją w takiej symbiozie. Zaburzony chrześcijanin i fałszywy prorok. Rozumiecie, o co chodzi? I wszystko gra. Po prostu. To nie tak. To nie to. To nie to głosu Boga. On mówi ufność. 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 Ewangelia Mateusza 9:2. I oto przynieśli mu sparaliżowanego leżącego na łożu, a gdy Jezus ujrzał wiarę ich, rzekł do sparaliżowanego: ufaj, synu, odpuszczone są grzechy twoje. Bóg mówi odpuszczenie grzechów. Co to znaczy? To znaczy, że on w ogóle nie rozmawia z tobą o grzechach. On mówi: w tonie odpuszczenia grzechów. W tonie odpuszczenia grzechów. Wiecie, dlaczego przychodzimy i popularnie mówimy, że przepraszamy za coś Boga? Dlatego, że to jest dobre dla naszej psychik. Po co się przeprasza Boga? No nie po to, żeby Boga przeprosić. No bardzo przepraszam. Już ostatnią rzecz, którą Bóg od nas potrzebuje, to żebyśmy Go przeprosili za nasze grzechy. Bo to jest w ogóle bluźnierstwo tak naprawdę, jak głęboko spojrzymy na to zagadnienie od strony filozoficznej. Bo to Chrystus przeprosił Boga za nasze grzechy. Raz na zawsze. I nasze przepraszam się nadają, żeby Bóg dupy podniósł. No taka jest prawda z naszym przepraszam. Dlaczego my przepraszamy? To dla nas przepraszamy, dla nas. To my potrzebujemy przyjść, tak? I powiedzieć: przepraszam Cię, Panie Boże. I Bóg to rozumie i wszyscy to rozumieją, tak? Tylko On nie mówi do Ciebie w ogóle w tonie, tak? Który byłby tonem wskazującym na to, że jesteś Mu coś winny. Wtedy czytałem świadectwo, jak Andrew Womack mówi, że miał sukę taką. Nie wiem, czy to czytaliście, czy nie czytaliście. Miał sukę. Tą sukę wziął w ogóle od takich ludzi, co tą sukę bili. I ta suka w ogóle, ona już się dobrze czuła u nich, natomiast cały czas miała taki defekt w mózgu, że jak on ją wołał, tą sukę, tak, to ona biegła, stawała przed nim ze 3-4 metry, kładła się i pędzła do niego. I on nie mógł tego przewalczyć w tej suce. I ona mówi: znowu kiedyś wyszedłem przed dom i wołam ją tam, zagwizdał, że ja lecie, znowu padłem. I on mówi: kurczę, mówi, kiedy ty się nauczysz, że ja ciebie nie piję? I mówi: wtedy usłyszałem Ducha Świętego. A kiedy ty się tego nauczysz? Że ja jestem Bóg łaski. Tak się zachowujesz jak ta suka wobec mnie wielokrotnie. Pełzniesz do mnie. Jesteś synem. Wiesz, o co chodzi? A pełzniesz jak ona. I kiedyś to Bóg na moim synu pokazał i też zobaczyłem głupotę. Bóg mówi: przebaczenie grzechów. On nie wspomina grzechów. On w ogóle nie rozmawia z tobą o grzechach. Ludzie prowadzą debaty z Bogiem o grzechach. Ludzie mówią, że Bóg im wyjaśnia głębokie grzechy. Dlaczego? Po co? Jak? Skąd? Ja mówię: Pan mi to wyjaśnia, Pan mi to wyjaśnia. Nie, tam człowieku, Pan nie rozmawia o twoich grzechach, On nie wspomina rzeczy. Jak on powiedział, nie wspomina rzeczy dawnych, to chyba jest pierwszy, co nie wspomina rzeczy dawnych, to chyba to proste.
No powiedział do ciebie, ty nie wspominaj, a uważasz, że on ci wspomina, ma takie zajawki, proszę ciebie, że człowiek ci wspomina teraz grzech. Czy to twoja psychika uważa ciebie za mało wartościowego, słabego, głupiego, brzydkiego? To tak jest w psychice, takie coś masz, no. To nie Bóg. No na pewno nie ma czegoś takiego, że Bóg do ciebie mówi, wiesz, to w przyszłości będzie tak, będzie tak, będzie tak, rozumiem, czy jesteś odrzucony jeszcze, to rozumiem, że nie jesteś taki, wiesz, no, jak już z tego odrzucenia wyjdziesz, to będzie to bzdury są. Bóg mówi odpuszczenie grzechów. Grzechy twoje są odpuszczone. Ufaj, grzechy twoje są odpuszczone. Czy tutaj następuje wyznanie grzechów u tego człowieka, czy tak jest, czy to? Nie. To jest dramat dopiero, co? To jest informacja prorocza. To jest informacja prorocza. Bo to jest prorocze. To Jezus w ogóle potem mówi, on zobaczywszy wiarę ich, powiedział, odpuszczone są grzechy twoje. W ogóle, co to za rzecz? Dlaczego on to mówi? Bo to fajnie się, bo to trzeba zrozumieć. On mówi już z perspektywy, bo on mówi z perspektywy wieczności. On wie, Jezus tam stojąc, tak? Jako prorok, tak? On wie, że już umarł na krzyżu, już zmartwychwstał, już jest w niebie. On już to wie. On już, to są wszystko informacje prorocze. Odpuszczone są grzechy twoje. Uspokój się. Luźno. Nic do ciebie nie ma. A ja się czuję taki, nie zwłaszcza jak się czujesz. Nic do ciebie ma. To mi po prostu mogę. Ostatnia rzecz. Ewangelia Mateusza 6,50. Ewangelia Mateusza 6,50. Dobrze mówię? Marka, przepraszam. Ewangelia Marka 6,50. Bo wszyscy go widzieli i przelękli się on, a on zaraz przemówił do nich tymi słowy: ufajcie, jam jest, nie bójcie się. Bóg mówi odwagę. Bóg nigdy nie mówi w tonie lękowym. Bóg nie mówi uważaj. To Andrzej tak śpiewa. Nie ma co uważać. W Biblii jest napisane 5 razy słowo uważaj. Ostrożny. 5 razy. 5 razy w całej Biblii jest słowo ostrożny. 4 razy odnosi się to do bycia ostrożnym w stosunku do rzeczy świętych. 1 raz nie pamiętam do czego. To Piotr chyba prawie mówił tak też. Leżyło ci Piotrowi. Nie wiem, już nie pamiętam, gdzie on jest 1 raz napisany, już mi się nie chce tego szukać. Uważaj, to troszeczkę jest różnica do tego, jak mówi 360 parę razy, nie bój się, nie lękaj, prawda? Z której strony byśmy nie patrzyli, jakbyśmy nie porównywali. Bóg mówi odwagę. W ogóle Bóg, kiedy mówi do ciebie, to on nigdy nie mówi w systemie lękowym. On nie mówi, uważaj, rozważ to jeszcze przemyśl. Ludzie mówią, Bóg mi powiedział, żeby to jeszcze przemyślał. Ja mówię, uspokój się, ja nie wiem, co ci to powiedział. Bo nie Bóg. Przemyślmy w ogóle, co to w ogóle jest, że wielki Bóg odnosi się teraz, powiedzmy, to jest groteskowe rzecz. Bóg, teraz mówi do chrześcijanina, który jest wypełniony Jego Świętym Duchem, czyli ten Bóg w nim mieszka, mówi do niego, jeszcze to przemyśl. Czyli ten Bóg odnosi się, tak, do cielesnego umysłu chrześcijanina i proponuje mu, żeby on rozważył, czyli przeanalizował to zjawisko. To jest bzdura. Człowieku. To ja ci mogę takie coś powiedzieć, na przykład weź to przemyśl, bo jestem człowiekiem, rozumiesz? Ja z tobą na poziomie w ogóle twojego myślenia, to no, mamy komunikację taką, ale Bóg nie ma takiej komunikacji z tobą, jak ja z tobą. Bóg ma komunikację duch-duch. Ja nie mam z tobą komunikacji duch-duch, rozumiesz? Ja nie mam tej komunikacji z tobą. On ma duch-duch. Bo Bóg jest duchem. Kiedy mu się cześć oddaje, to mu się oddaje cześć w duchu. Czyli ma się kontakt duchowy z Bogiem duchem. Duch człowiek z Bogiem duchem. Rozumiecie? Taki jest kontakt. I tam jest odwaga. Więc
Kiedy mówi Bóg, to mówi w odwadze. To jest odważne. Idź, zrób. Wiesz, o co chodzi. Możesz. Wiesz, ludzie przychodzą. Panie, czy ja mogę to zrobić? Ja mówię, ale co chcesz, to nie zrobię. A uda mi się, no ja wtedy się uda. Rozumiesz, co tutaj chodzi? To tak mówi Bóg. To nie ma w ogóle. Ludzie się zastanawiają. A ludzie się 5 razy zastanawiają. Czy ja mogę to zrobić? Czy ja powinien? A można to? A może nie? A weź i zrób. No weź i zrób. No idź to zrób. A jak mi się nie uda, no ja nie wiem. No to była taka gadka, jak ja nie wiem, czy się. Bóg mówi odważnie, no idź. No. Przecież jeżeli ja stoję w prawdzie, rozumiesz, a Bóg mówi do mnie na poziomie prawdy i my i mamy komunikację na poziomie prawdy, no to człowieku, to tam w ogóle nie ma dyskusji, on mnie nigdy nie zatrzymuje, znaczy martwy, idź rób, działaj, dzieciaku, przecież jestem z tobą 24 godziny na dobę. Tu nie ma czegoś takiego, że my w ogóle gdzieś idziemy i nam coś się nie udaje, przecież jestem Bogiem. Trybisz? Bogiem. Twórcą każdej komórki na tym pieprzonym padole. Idź! Bo jestem z tobą. Nie bój się i nie lękaj. Gdziekolwiek nogę swoją postawisz, oddam tą ziemię tobie. A człowieku, no i teraz to coś, to za mało jest. Trzeba z Bogiem porozmawiać. Wyjaśnić różne zakutki tego wszystkiego. Rozumiesz? Córka moja, ona jest proroczej konstrukcji. Kurczę, od małego, ja to dopiero później trafiłem, wiecie, zaskoczyłem, nie? Ona jak była mała, zaczęła mówić dopiero, ona się bardzo szybko rozkręciła w tym mówieniu. Ja jej czytałem Biblię. I czytałem jej na początku było słowo i tak dalej, czytałem jej, a ona na zakręty różne takie, to mówiła zakutki. I kiedyś tak z nią siadam i czytam jej znowu Ewangelię Jana, mówi, na początku było słowo, a ona mówi, tato, na początku są zakutki. Ja mówię, co ty tam, Sara mówi, słuchaj, to ci mówię, ci Biblię czytam. Na początku było słowo, tam mówi, tato, na początku są zakutki. Ty, ja to załapałem po paru miesiącach, dopiero Sara do mnie mówi. Ja mówię, okej, Panie Boże mój. Tak. Chodzi o to, że człowiek jest tak pełen zawiłości i zakrętów, że proste prawdy potrafi wypaczać w perfekcyjny sposób. A Bóg mówi prawdę, miłość, pokój, wiarę, odpuszczenie grzechów i odwagę. To jest 6 elementów tonu głosu Boga. On się tylko w tym porusza. Taki sześciokąt. Możesz sobie wziąć, narysować ten sześciokąt. Prawda, miłość, pokój z nim, ufność, czyli wiara, odpuszczenie grzechów i odwaga. Sześciokąt. Narysuj sobie ten sześciokąt i powiedz, tylko tak mówi Bóg. Bóg nie wychodzi poza te granice. Jest napisane, że bezpieczny będzie Izrael w granicach swoich. Nie poza granicami. Poza granicami nie ma głosu Boga. Nie ma galilejskiego tonu. Nie ma dyskusji na poziomie nieprawdy, niemiłości, niepokoju. Rozumiesz? Nie ma takich rzeczy. Nie ma lękowych głosów Boga, debat, rozważań. Rozumiesz? Wolno, nie wolno, trzeba, nie trzeba. Jutro będziemy szli głębiej w ten temat. Chcę, żebyście rozpoznawali ten ton, bo ten ton on zawsze będzie bazą dla waszego słyszenia Boga. On nigdy nie wyjdzie poza ten sześciokąt. Nigdy do końca twoich dni. Nie możesz też przyjmować informacji dziwacznych od dziwacznych ludzi proroczych,
którzy będą wychodzili ci poza ten sześciokąt. Ludzie, ile do mnie cały czas było informacji, teraz nie, bo już się znudziło to wszystko. Większość myślała, że ja nie powinienem dożyć tego okresu czasu, dożyłem, jestem szczęśliwy i w ogóle zadowolony. No i teraz ja miałem ile... Artur, uważaj, bracie, uważaj! Mówię, nie chcę uważać. No. Chcę żyć nie uważając. No, rozumiesz, ja mam taką w ogóle zajawkę życiową, że ja chcę żyć nie uważając. Nie chcę cały czas na oriencie żyć. Nie chcę się ciągle zastanawiać, czy ktoś jest wróg, czy ktoś jest przyjaciel, czy mogę być blisko, czy muszę być daleko, czy jak gdzieś pójdę, to mi coś na łeb nie spadnie. Nie! Chcę iść przez to życie odważnie do przodu, wiedząc, że Bóg jest ze mną. To mnie interesuje w ogóle. I muszę zmienić swoje myślenie, aby jasno i klarownie odbierać głos Boga, który się porusza właśnie w takim sześciokącie. Ludzie, naszym wrogiem nie jest małość, w cudzysłowie, informacyjna. Naszym wrogiem jest szereg zbędnych informacji, które posiadamy. My posiadamy szereg bzdurnych informacji na temat Boga, na temat Jego głosu, na temat tego, jak On mówi, rozumiecie, i tak dalej. A to potem implikuje kolejne rzeczy, że tak Bóg zrobił, że tak Bóg postąpił. Rozumiecie? Zobaczcie, jakie fałszywe doktryny powstawały. System, lękowy system myślowy doprowadził do tego, że Bóg co robi? No Bóg doświadczenia na przykład zsyła. Tak? System myślowy oparty na odrzuceniu spowodował, że powstały doktryny pod tytułem Bóg karci. No. Rozumiecie? System niedowartościowania spowodował, że powstały doktryny o tym, że można stracić swoje zbawienie. Bo to niedowartościowani ludzie tylko tak mówią. Lękliwi ludzie, którzy mówią, trzeba uważać, Arturze, uważaj! Saram uważanie. Ja mam dosyć tego, naprawdę, słuchajcie. Ja mam tak dosyć takich głupot, które wiecznie powodują, że wierzący ludzie siedzą, tak? W jakichś maleńkich klateczkach. Nienawidzę tego, słuchajcie, co religia zrobiła z ludźmi. Wsadziła ludzi w klatki. I jeszcze im powiedziała, że tak Bóg mówi. I jeszcze ich nauczyła słuchać w tych klatkach. Rozumiesz? Wgrała im takie rzeczy do głów. Rozumiesz? Oni mówią, tak Bóg powiedział. Mam klatkę swoją, będę siedział w tej klatce. Zagospodaruję ją najlepiej, jak potrafię. Lecz Bóg powiedział, mów ludziom, żeby nie meblowali swoich celów. Cele nie są do meblowania, tylko do tego, żeby je opuścić. Bo w celach się nie mieszka. W celach jest się więzionym. A chrześcijanie meblują cele. Siedziałem w więzieniu, wyrokowcy, którzy mieli duże wyroki, oni meblowali cele. Rozumiecie? Meblowali te cele. Kupywali sobie szafki, różne rzeczy, przez tam, przez taką kantynę, różne rzeczy. Te cele były piękne. W ten sposób myśleli, że będzie im się, że to będzie fajne takie. Nie, do celi się nie można przyzwyczaić. Wiecie, w celi trzeba zostawić coś takiego, rozumiesz? Co ci przeszkadza. A wiesz dlaczego? Żebyś nienawidził tego miejsca. Żebyś nienawidził miejsca tej niewoli. Żebyś całe życie pamiętał, że było tam coś, co ci kurczę przeszkadzało. Ja nienawidzę niewoli. Pod żadnym względem. Nienawidzę niewoli emocjonalnej, niewoli myślowej. Rozumiecie? A w to wszystko jest władowane. Religia władowała Boga i mówi, tak Bóg mówi. Bóg mówi, uważaj. Bóg mówi, jest różnie. Bóg mówi w odcieniach szarości. Tak? Bóg nie jest taki prosty. Pastor kiedyś taki powiedział, że Bóg nie jest taki prosty. To jest jednak postać głęboka, skomplikowana. O, mówię. A w mojej Biblii jest napisane, że przyszedł do tego głupiego motłochu. Faryzeusze byli tylko ten głupi motłoch, który nie zna prawa. Tylko ten głupi motłoch, co prawa nie zna, go słucha. Rozumiesz? Tylko ten głupi motłoch.
Wzięli jednego z motłochu ślepego, co go Jezus uzdrowił, zaczął widzieć, mówi tak. Co wiesz o tym, co, kim on był, co cię uzdrowił? Mówi, kim był, nie wiem. Wiem jedno. Nie widziałem, a widzę. I poszedł opowiadać o tym w ogóle. Rozumiesz? Głupi motłoch. On nie wiedział, jak został uzdrowiony. Nie wiedział. Ale wiedział jedno. Nie widział, a widzi. I będzie teraz chodził i o tym opowiadał wszystkim. To tamten jest z Nazaretu tak zrobił. Bóg to prosta konstrukcja. Nie dlatego jest prosty, bo on jest prostacki. On jest prosty, bo człowiek jest prosty. Rozumiecie? A że jest miłością, to jest prosty w obyciu dla człowieka. Bo to jest niezgłębiona osoba. To niezgłębiona, nawet nie można powiedzieć, że on jest skomplikowany. On jest niezgłębiony, nie do ogarnięcia. Ale ogranicza się do tego sześciokątu, aby dotrzeć do ludzi, których tak pokochał. Tak pokochał tych ludzi, że się wziął, ograniczy. Do takiego tonu. I mówi, będą mnie rozumieć najbardziej prymitywne umysły. Najbardziej nieskomplikowane emocjonalnie byty. Głupi na mojej drodze nie zbłądzi. Głupi. Kiedy zamieszkam w nich, staną się innymi ludźmi. Będą mieli ze mną relację, kontakt, będą mnie wyraźnie słyszeć. Będę im błogosławił mówiąc. Oto Bóg nasz. Rozumiecie? To jest mega ważne, żebyśmy to zrozumieli. Jak mnie to wyzwoliło. Ja się wyzwoliłem z chorego systemu, który mi w ogóle opowiadał, jakie tam rzeczy Bóg mówi. Rozumiesz? Pamiętam taki misjonarz, chłopak na misję jechał. Byliśmy w kościele ziemskim, jeszcze wtedy on powiedział, że to na Białoruś jedzie. Na misję. No pierwsza rzecz człowieku, powiedział, ale to cię zabiją, tam to ci zrobią, tam to ci zrobią. Ja tak stałem z boku, bo jest świeżo nawrócony dopiero, mówię. Ja już wtedy w ogóle mówię, o co chodzi, no to tu ma rację, no ten chłopak, co chce tam jechać, czy oni co mówią, żeby nie jechać, no. Mówię, to chyba miłosne, że oni nie chcą, żeby on zginął, no ale znowu a ten stoi, patrzy na nich, mówi, no to dobrze, to pójdę szybciej do ojca. Ja mówię, co za wariactwo, no co za człowiek, co za... Ja mówię, gdzie tu prawda w tym wszystkim jest? Dziś już wiem, gdzie jest prawda. On słyszał Boga, a oni nie. Rozumiecie? W Efezie Paweł mówi, idę do Jerozolimy. Oni padają na kolana i mówią w ogóle, nie chodź, zostań z nami, zabiją cię, bo tu Agabus przed prorok powiedział, że cię zabiją, tak? No co z tego, że powiedział, że mnie zabiją? Wielki hajfes, pójdę do ojca. I tak się zmagam od dłuższego czasu, bo bardzo już bym chciał umrzeć. Nie wiem, co wybrać. Cały czas się waham. On tu się waham. Z potrzeby tu zostaje, a nie dla własnej przyjemności. Dlaczego? Paweł wiedział, że Bóg mówi w odważny ton. On rozumiał odważny ton. On się też uczył tego. A on też wiedział, że jeżeli jest prawda, to jest Bóg. Nie ma prawdy, to nie ma Boga. On wiedział, że Bóg mówi w wierze. W temacie, że on się porusza w ogóle w enklawie wiary, się nie porusza poza wiarą. On wiedział, że u Boga jest czarny i biały. On to wiedział. Sześciokąt. Ton głosu Boga. I dopiero z tego my będziemy wychodzić dalej jutro. Z tego miejsca. Sześciokąt. Naprawdę, jak sobie to warto sobie wziąć, narysować, powiesić, po punkty popisać, tak tylko tu jesteś Boże. Nie wiem, czy czytaliście kiedyś książkę Przebudzenie zaczyna się ode mnie, Ludmiły Plet. Fajna taka książka o przebudzeniu w RPA z lat 60. Nie? Pierwsza jest najlepsza, dwie pozostałe są takie już lekko naciągane. Tam też religią pachnie później, ale ta pierwsza jest naprawdę fajna. A Erno Stegen, który tam jest misjonarzem niemieckim chyba, który pojechał budować królestwo wśród Zulusów, modlił się długo i mówił, Panie Boże, od czego mam zacząć? A Duch Święty do niego mówi, narysuj kółko. Narysuj kółko, Bóg mówi, weź te kółko. Przed te kółko, mówi, a teraz to jest tak, Panie Boże, ześlij przebudzenie w te kółko.
Bo zaczął służbę w ogóle. Bóg mu na jego poziomie pokazał, w ogóle mówi: Elo, to ty masz kłopot. Ty masz kłopot ze swoją bańką. Bo ty masz koncepcję luterańską, jak to w ogóle kościół się zakłada wśród ludzi. Dawaj, szukaj mojej obecności, tak? Ja wejdę w ten krąg. Ja się ograniczę. Tak? Ogranicza się. To jest to. Jest krąg pewien, w którym on działa. I tylko tam działa. Amen.